Zrób zdjęcie jeszcze. Cześć. Yo, man. Cześć. I love this music. His name is Ebru Gündeş. Ebru Gündeş, yes. Yeah, I think she's the best for me. She's the best singer in the Turkey, woman. Okay, so let's listen. Yeah. Also, you know Arda Turan? Who? Arda Turan, you know? Arda Turan? Yeah, also. The footballer? Yeah, footballer. Also, he is very loved her music. Yeah. Really? Yeah, it's very... Arda Turan was playing in Atletico? Yeah. So I know. Yeah. Last time, when you were warming up, I think it was against Miedź. Yeah. I remember that you were smiling because we just put Kuzu Kuzu on the speakers. Against... It was against Miedź, two matches ago. No, not Miedź, because against Miedź, I played second half, but I saw, also I heard this music in Turkish music, when I warming up. Yeah. And first, I think we lost 2-0 against Zagreb. Zagłębie, yeah, it was against Zagłębie. Yeah. I heard this music, Turkish music, yeah. Yeah, because we've made a mix. Not everyone recognized it, but we made a mix with Spanish, Estonian, Slovak music, but Turkish music was the most, specific. Yeah. Man, you're Turkish, you know, and if we talk about Turkish people, it's a stereotype, maybe not, but we need to talk about kebab, you know? Yeah. Just tell me, do you like kebab? Is it your favorite dish or something? Tell me something about kebab. Yeah, I like kebab because I think most famous in Turkish food in the whole world. I like the kebab, but I prefer my mom's dinner or some places. Yeah, I prefer. Did you eat kebab in Poland? No, never. Never. Not yet. I'm interested if it's much different than the real Turkish kebab, and the best kebab is from your mother. Yo, my mother don't make kebab, but the best dinners. Yeah, the best dinners. Yeah, that's good. Siema. Tu nagrywaj, psanie mnie. Ja nie jestem taki słodki jak ono. A ta zabaweczka to jest jego killer, czy...? Od małego, to znaczy od małego, 3 miesiące ma, nie? Ale cały czas nie rozstaje się z nią. To musisz mu piłkę dać, to będzie kolejny wszystko zawodowy futbaler. Nie, za wszystkim, spokojnie. Teoretycznie w momencie, co się nie wydarzy, jest to nasz ostatni mecz u siebie. A więc jest taka zasada, pozostaw po sobie dobre wrażenie. Bądź zapamiętany z ostatniego meczu jako zawodnik, który zagrał dla kibiców, dla drużyny, dla miasta, dla klubu, generalnie dla promocji tego wszystkiego, co tu się dzieje, aby efekt był końcowy taki, że możemy być potem zadowoleni. Wiadomo, że wynik jest wykładnią, którą większość ludzi bierze tylko pod uwagę, ale my też wiemy, że jak się do tego podchodzi poważnie, odpowiedzialnie, sumiennie, cierpliwie, jak to wszystko się wykona, to i przynosi to w efekcie wielokrotnie wynik. Zwracajcie uwagę na tego środkowego, który jest podświetlony. Tempo jego powrotu, to trzeba wykorzystać, panowie. Nie otrzymuje w ogóle linii, ma to gdzieś. To trzeba wykorzystać. Do końca. Więc może zlekceważyć. Dzieje się to? Może zlekceważyć. Wy nie możecie zlekceważyć. Idziecie na piśmie pełny, a tego nie może być. Wykorzystajmy to. Każdy z was coś z tego wyciągnął. Dla siebie, dla gry.
szczerze, to wy się na boisko. To wy decydujecie, co się będzie działo. I nie zabierzemy wam nic. Jak czujecie, macie, czujecie przeciwnika, to wam tego nie zabierzemy. Ważne, żebyście go poczuli, to musicie być ultra skupieni, odpowiedzialni i błagam was o jedno słowo. O jedno słowo, żeście zakodowali cierpliwość. Budujcie ten mecz każdą minutą. On się sam będzie układał, bo musicie w to wierzyć. Nie możemy latać bezwiednie po boisku i byle jak, bo to się nie uda wtedy. Musimy być zespołem. Na boisku muszą być liderzy, którzy wezmą to na siebie. Nie tylko broń, ale czasami podpowiedzią, klepnięciem w plecy, pomocą, wsparciem, w defensywie, w ofensywie. Tego chcę. Chcę mieć drużynę na boisku. To wtedy poczujemy, że to się sam uda. Okej? Okay? Tyle, koniec. Bez powodzenia. Macie, macie ile? 18 minut zostało. Nie, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dzięki. Nie ma problemu, to jest zatem z Izmiru. Izmir? Izmir. Yeah. Izmir, Madrid, substitution, you know. Hala Madrid, he? Oh, hala, dobrze, dobrze. Czech i jeden, defensywny, nie? Prawo. Patrzcie, zawsze po plecami teraz. Bo on musi chodzić, nie? Prawo. Będzie zawsze luzować, czyli może jeszcze nie jedne, to stoić. You must play wisely and patiently, okay? Team is your family. Every time must fight for team, okay? Go to play. Zagraliście z***istą drugą połowę, pół pierwszej, a to jest za mało. Bo trzeba było f***ić tą drugą bramkę, mielibyśmy na baterii. Nie udało się, ale drużyna tak powstaje, nie ma innego sposobu na budowanie drużyny. Zżygani zeszliście z boiska, za to macie ogromny szacunek. I ktoś mi z głową w jajach pójdzie, to do dupy nakopie i nie będzie w tym klubie grał. Dumnie k***a! Dobry mecz! Brawo! Zaczynamy kapitana, brawo! Dawaj to. Super! Zróbmy zdjęcie jeszcze!